Siemaneczko, dzisiaj wybieramy się do Oaxaki, ale jeszcze jestem w Puebla. I zamawiam sobie jakieś dobre żarełko w takiej chyba siecióweczce. Tam panowie robią mięsko. Wygląda apetycznie. Zobaczymy, patrzcie co tam mam. Dostałem limonkę, dostałem sosy i sok, który się nazywa Jamaica. Nie wiem co jest, ale jest dobry. Nie wiem co to jest, ale jest dobry. Sosy też pewnie dobre, tak wyglądają. Pierwszo zamówiłem sobie taką tortę w środku z awokado. Klasycznie, bo lubię tortę, lubię mięsko. A tutaj zamówiłem, kurczę, nie pamiętam jak to się nazywa, ale tam jest stek. No jak mówiłem, to się nie myliłem, bardzo dobre, z topionym serem w środku. A każdy z tych sosów jest mega ostry, tylko na inny sposób mi przypasił ten, ale nie wiem co to jest. Puebla. Czuję się na tyle komfortowo w nocy, wieczorem jest około 9, że pozwalam sobie nawet na takie nocne spacerki, czego na przykład nie robiłbym w Mexico City, bo już po 20 zaczynały być pustki. To, że są koguty u policji, to nie przejmujcie się, to nie znaczy, że coś się dzieje. Oni nawet w ciągu dnia jeżdżą na kogutach, stoją w korkach i po prostu mają odpalone koguty, to nic nie znaczy. No a tutaj nawet możecie zobaczyć, że sporo ludzi jeszcze się kręci. I tak to przejdę się ostatni dzień. W sumie mało chodziłem po nocach, praktycznie w ogóle unikam nocnych przechadzek po miastach, generalnie gdziekolwiek jestem. Nocne Puebla. Fajnie. Nocą zawsze jest inaczej. Ja osobiście bardzo lubię nocne spacery. W Oslo zawsze spaceruję sobie nocami. No zawsze, często lubię po prostu taki klimat nocnych spacerów. I tutaj jest fajny klimat i te informacje, które już podawałem, które wyczytałem o Puebla, że jest jednym z najbezpieczniejszych miast, no potwierdzają się, nawet teraz tutaj w nocy ludzie sobie przechadzają normalnie. No ja wiem, że jest noc, ja wiem, tylko niektóre miasta są na tyle niebezpieczne, że na przykład nawet w centrum w nocy nikogo nie zobaczycie, bo jest niebezpiecznie. Także to jest naprawdę fajna destynacja, fajny kierunek Puebla. Będę wszystkich zachęcał gorąco cały czas. Jest to moja topka, jeżeli chodzi o Meksyk. Wiem, że to jest moje drugie miasto dopiero, ale no już ranking leci, tak? To już jest topowe miasto. Ma fajny klimacik, jest eleganckie, przyjemne, ma dużo takich wątków, ciekawostek historycznych. No, zapraszam do Puebla wszystkich odwiedzających Meksyk. Tedra w nocy to też w ogóle inny obrazek niż ten za dnia. Genialna, po prostu genialna. A stricik jeszcze działa o tej porze późnej. Można przekąsić coś, jeśli ma się ochotę. Ja niestety jestem już pojedzony. Spadam do domu, do hostelu i widzimy się rano, moi mili, w drodze do Oaxaca. Jak mówiłem, tak robię. Za minutę podjeżdża Uber. Jedziemy na stację centralną, może uda się jeszcze jakąś fajną przebitkę skręcić z Puebla i kończymy przygodę pueblańską. Dobra, jestem
i muszę sprawdzić jakieś tańsze autobusy, ponieważ ADO, taka najbardziej popularna i wybierana przez turystów firma przewozowa, kosztuje 600 pesos, no to jest jakieś 30 dolarów. No, wiem, że dystans jest 270 km, około 4 do 5 godzin, ale na pewno są przewoźnicy, którzy chargują o połowę taniej, także będziemy teraz szukać. Chyba jestem skazany na ADO, ponieważ wszystkie inne firmy odsyłają mnie do stanowiska autobusów ADO. Trudno. Spróbuję się u AU. Oni chyba też są powiązani z ADO. A może będą mieli taniej. 2 godziny mam do autobusu. Przedobrzyłem trochę, no i teraz muszę poczekać. Ale zamówiłem sobie jedzonko. Bo tutaj można zamówić sobie różnorakie jedzonko, dobre, pyszne na pewno. I czekamy. Jak się wado tyle płaci, to się nie dziwię, że wody dostajecie za darmo przed wejściem, no ale swoją drogą fajnie, fajnie, że tak jest. Czekam przy wyjściu numer 3. I zaraz długo jedziemy. Już godzina opóźnienia, on jeszcze się płucze gdzieś po jakichś wioskach. Nie wiem, czy to jest grane, ale zaczynam być poirytowany, bo zaczyna się robić ciemno. Nie wiem, godzina w plecy, a jeszcze pewnie z godziny będziemy jechać. Widzicie, zamiast jechać główną, to on skręcił gdzieś w te wiochy. Masakra. Na mapie tylko tak wygląda w rzeczywistości i wiecie, to są ogromne obszary, więc naprawdę zanim stąd dojedziemy, trochę minie. Nie wiem, gdzie my jedziemy, gdzie zmierzamy, ale robi się coraz ciemniej i jakby nie zbliżamy się w ogóle do miejsca, które jest zaznaczone, stacja autobusowa ADO. To chwilę stajemy, tak jak teraz. I jestem poirytowany trochę tym wszystkim, ponieważ powinno tak być, że jak leżysz do jakiegoś miejsca, jest centralna stacja, wszyscy biorą taksówkę albo komunikację miejską, albo ktoś po was przyjeżdża, albo idzie z buta, a nie macie 1,5 godziny obsługi. Na stronie ADO i sama babeczka mówiła, że jest 4:40. 4 godziny 40 minut. Także jesteśmy godzina 40 poza czasem. Także. Także kurde. Mam nadzieję, że tylko zdążę przed nocą. No to są dobre jaja, bo byłem teraz u kierowcy i powiedział mi, za 1 godzinę będziemy na terminalu, bo on mówi, będzie naokoło. Nie wiem, nikt nie wychodzi. Masakra jakaś. Najlepsza linia 600 peso i po prostu wózka. Będzie 2,5 godziny w plecy. Masakra, tak się jarałem Oaxacą. No niestety. Życie, no trzeba wziąć to na miękko. Masakiera. Dobrze, że mam 1,7 km niby od terminala. Więc szybko się przemieszczę i tyle. A tak to właśnie wygląda, kiedy dzień takimi osiedlami. O, takie życie. Niestety, czasami tak bywa. Czasami tak bywa, no i po prostu człowiek gotuje się w środku. Ale nie powinien, no bo jakby nie ma na to wpływu, tak. Możecie sobie podziwiać prowincje, które tu są. Generalnie
To nie jest Oaxaca, to właśnie Oaxaca pisze się O-A-X-C-A-C-A. O-X-A-C-A. Oaxaca pisze się Oaxaca. Myślałem, że Oaxaca, ale pani przy zakupie biletów powiadała to jako Oaxaca. No, to taka ciekawostka, bo się dziwnie pisze, a jeszcze dziwnie się to odczytuje. O, ja to się już głodny zrobiłem, cholera. A że muszę siedzieć w tym autobusie. Piekielnie. Oaxaca. Ja to korzystając z czasu, powiem wam ciekawostkę, że właśnie tutaj z Oaxaca pochodził bohater narodowy. Benito Juárez, najważniejszy i najlepszy prezydent, znaczy jest tak uznawany za najlepszego prezydenta w historii całego Meksyku, gość, który był wielkim zwolennikiem właśnie równości praw dla Indian, ponieważ sam pochodził z takiej rodziny, dokładnie miał rodziców mezo-indiańskich, cokolwiek to znaczy, nie znam się na odmianach. No wielki reformator tego kraju, największe reformy za jego czasów. Ponadto Juárez poddał armię kontroli cywilnej, zlikwidował majątki kościelne, majątek kościelny i zlikwidował komunę chłopską. No jednym słowem, wielki chłop, szacuneczek dla chłopaka i tym samym zrobiło się już za oknem, zobaczcie, ciemnica się zrobiła, straszna. No i po jego śmierci w 1872 miasto Oaxaca nosi nazwę Oaxaca de Juárez, właśnie na cześć prezydenta. No conseguirán los cargos por asesinato. Tengo el arma. Tengo los casquillos. Byliśmy w mieście, a teraz zobaczcie znowu jakieś krzaczory. Wy tego nie widzicie, ale ja to widzę. Zobaczcie, co to jest? Gdzie jesteśmy? Po prostu w pale się nie mieści, że tak się dałem wysterować. Udało się, 20:30, jestem na miejscu po prostu. Wszystkie nerwy już są za mną. Teraz zobaczymy, muszę tylko dostać do swojej lokalizacji. Jak już wspominałem, szczęście jest o tyle, że to jest tylko 1,5 kilometra stąd, więc przejdziemy się. Z tego, co tu zaobserwowałem, a dużo zaobserwowałem, bo ponad 2 godziny tułałem się po okolicach, jest tutaj całkiem bezpiecznie, tak wygląda. Widziałem, że tutaj jest dużo tuktuków, na pewno to będzie w filmach. Garbusy to normalnie chleb powszedni tutaj w Meksyku, bardzo dużo osób porusza się garbusami, a ja lecę do mojego hostelu, a w międzyczasie w drodze przybliżę wam miejsce, w którym się znalazłem, co chcę tu zrobić i lecimy. A więc Oaxaca, miasteczko, które liczy około 260 tysięcy osób. W ogóle to miasto nazywa się Oaxaca, stan, w którym jesteśmy, też nazywa się Oaxaca. Znaczy stan jest Oaxaca, a miasto teraz jest właśnie Oaxaca de Juárez. Od tego właśnie, że prezydenta bohaterowego, narodowego. No, zapowiada się fajnie. Czytałem, że jest kolorowo. Tak też to wygląda. Od razu przybliżę wam miasto nocą, bo... Gracias. Miasto nocą. Zamotałem się. Od razu skorzystam z tego, że zobaczycie to miasto nocą. Nie jest tu chyba tak tragicznie. Spoko. Dobra, co do dalszych informacji, to chciałbym tutaj odwiedzić niedaleko, znaczy mieścinkę. Chciałbym tu odwiedzić niedaleko wodospady, gorące źródła, które wyglądają jak zamarznięta woda. Dodatkowo samo miasto, to co jest oczywiste. Miasto, które posiada również Centro Historico wpisane na światową dziedzictwa UNESCO. Znowu się zamotałem. I jak wiadomo, to wszystko, co jest wpisane na światową dziedzictwo UNESCO, zazwyczaj robi wrażenie.
Oaxaca na mnie dzisiaj wywarła parę negatywnych emocji, ale już to wszystko się naprawia. To wszystko się naprawia, moi mili. Jest pięknie. O, można zauważyć, że tutaj jest całkiem przyjemnie i raczej nie ma obaw, żeby bać się. A mój hostello też jest tutaj właśnie. Czemu mam te właśnie? Nie wiem, skąd mi się to bierze. Ale właśnie mam to w centrum zameldowanie. Zapowiada się uroczo. Nie ma to tamto, fajnie. Jest klimat. A to się liczy najbardziej. Klimat liczy się najbardziej. O, zaraz mi przyjedzie fura. Uwaga, tu miałem skręcić w lewuchę. Oczywiście nie politycznie, tylko po prostu z bucisza, kiedy idę. Jadąc w autobusie na początku, myślałem sobie, kurczę, dojadę na 18, będę przed 18 na miejscu. Co ja będę robił w tym Oaxaca de Juarez? Ani tu gdzieś wyjść, ani coś. Ale teraz już wiem. Sprawa się rozwiązała. Pójdę spać. Coś porobię i spać. No. Fajno, fajno. Ale będzie dobrze. Tutaj niedaleko niedaleko tego właśnie miasteczka, w którym się znajdziemy, tego regionu, jest miasteczko, które nazywa się Jose San... coś tam, nie chcę wam mówić. Jest tam możliwość zrobienia rytuału, który polega na tym, że wchodzicie do sauny. Pokażę wam trochę tego, co się dzieje. Wchodzicie do sauny, która jest zrobiona z kamieni wulkanicznych. Siedzicie tam 2 godziny i po 2 godzinach pijecie herbatkę z grzybków halucynogennych. A to wszystko przeprowadza doświadczony jakiś szaman, wasz opiekun. I nie wiem, czy pojadę na to, bo troszeczkę mi to nie po drodze, ale takie coś jest możliwe, by tutaj sobie w okolicy poświrować. Ja raczej chciałbym spróbować ayahuaski, więc pewnie to sobie odpuszczę. Nie ma co tam zmieniać planów, aczkolwiek nie wiem. Jeszcze jedno takie miejsce tutaj w okolicy, z jakieś 16 kilosów, które było centrum kulturowym Olmeków i jeszcze tam 2 innych ludów, ale głównie Olmeków. A z Olmekami też się już spotkałem, z Olmekami też się spotkałem już w internecie, szperając tutaj w poszukiwaniu różnych informacji dotyczących prekolumbijskich tutaj. Kurczę, motam się, bo idę i gadam, a wiecie, muszę jeszcze kontrolować sytuację, gdzie jestem. A byłem tu. Tak, już dobra, jestem, sorry, ale się pogubiłem, bo po prostu wysiadłem z tego autobusu i tyle energii we mnie wstąpiło. Dobra, uspokoję się, ustanę i wam powiem. Jest tutaj centrum kulturowe Olmeków i nie tylko, a z Olmekami już się styknąłem w internetach, kiedy szukałem informacji na temat właśnie tych prekolumbijskich cywilizacji i ludów, więc na pewno doszkolę się, merytorycznie się doszkolę, jadąc w tamto miejsce i wam je przybliżę. Tutaj muszę skręcić w prawicę, oczywiście nie politycznie, pokazując wam fajne auta i mówiąc, że jest super. No, wygląda to coraz lepiej i wygląda na to też, że moja destynacja mieszkalna będzie bardzo blisko Centro Historico. Kolejny raz trafiłem z lokalizacją. Jestem zadowolony. Ostatnia prosta i piąta w lewo. Dotrzemy na miejsce. Dzieje się. W środku tygodnia tu się dzieje dużo. Jest gitarowo. Meksyk nie taki straszny, jak go malowali. Właśnie podszedł do mnie
chyba bezdomny, ale nie to, żeby chciał coś zrobić. Chciał mi sprzedać konika polnego i tym samym przypomniało mi się, że specjalnością kuchni tutejszej są właśnie koniki polne i będzie trzeba spróbować. Tym samym trafiłem na ulicę, na której będę mieszkał i tak właśnie ona wygląda. Nie różni się niczym od tych pozostałych, które mijałem. A tutaj knajpki otwarte, wszystko elegancko, bezproblemowo. Dużo turystów, bardzo dużo turystów, na przykład Puebla nie widziałem. W Oaxaca co chwilę słyszałem, jak przechodziłem w tam jednym miejscu, angielskie konwersacje, więc pewnie bardzo dużo turystów tutaj można spotkać. Dobra, rozpakowałem się, rozgościłem się już tutaj. Elegancko wygląda na to, że jest sporo osób w pokoju, ale nie ma tu chyba żadnej osoby angielskojęzycznej. Przytulnie, fajnie tutaj. Super, widzę, że wszyscy właśnie wybyli z pokoju. Także życie nocne pewnie tutaj jest bardzo obfite i intensywne. No, ja idę coś może zjem i idę spać, bo czekają mnie intensywne dni. No i nie myliłem się. Patrzcie, są bary, są gringosy. Wszędzie fajnie. Dobra. Jest, słuchajcie, po 21:00, a tu życie kwitnie, pięknie. Ja się martwiłem w autobusie, jak już się robiło ciemno, że będę musiał iść 1,5 kilometra przez centrum, że coś mnie spotka. Tutaj miła niespodzianka. Tutaj jest po prostu pięknie. I o dziwo, życie nocne, w środku tygodnia, tętni bardzo, bardzo. No, fajny klimacik, bardzo mi to pasuje, ale dociera do mnie powoli, że życie nocne tutaj tętni i jak będzie tak tętniło do późnych godzin, to być może jest duże prawdopodobieństwo, że osoby, które mieszkają ze mną w pokoju, będą po prostu w nocy żyły, a nie spały. A ja raczej powiem wam, że o 22, 23 już śpię. Wolę rano wstać i coś działać. No zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy. No ładnie. Sporo gringosów. Dzieje się, dzieje się. Powiem wam, że z każdą uliczką coraz więcej. No, elegancja, Francja. Życie. Po raz kolejny jestem mile zaskoczony. Puebla zaskoczyło mnie niesamowicie. Myślałem, że Oaxaca też zaskoczy mnie po prostu tą brukowością, kolorowością, ale to jest w ogóle coś innego. Totalnie inny świat, w ogóle Mexico City, Puebla i Oaxaca. Teraz to są trzy różne światy, do których przyjechałem, które odwiedziłem i jestem mega zadowolony. Nie pozostało mi nic innego, jak pożegnać się z wami. Życzyć wam bardzo dużo zdrówka. Zaprosić was serdecznie na kolejne odcinki właśnie z Oaxaca i z okolic. Zapowiada się, by nie zapeszyć, bardzo interesująco. Mam nadzieję, że uda mi się to wydobyć i uda mi się to wam pokazać w jakimś fajnym stopniu. Zobaczymy. Także zapraszam serdecznie, trzymajcie się i Elo 320.